Lekcjo. Bóg mówi do nas. Z Ewangelii według świętego Marka na 22 niedzielę zwykłą, rok B. Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Kluczowe słowa przeczytanej perykopy to odpowiedź Jezusa dana faryzeuszom. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Ta odpowiedź stała się powodem zgorszenia dla faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy byli bardzo przywiązani do tradycji. Święty Marek pisał Ewangelię także dla ludzi, którzy nie znali judaizmu, dlatego wyjaśnia żydowskie zwyczaje. Przez długie lata w środowisku żydowskim mocowano się z dylematem, czy pokarmy mogą sprawiać, że człowiek wobec Boga pozostaje grzeszny, że osłabia się jego więź z Panem Bogiem. Co więc kryło się dla Żydów za słowem tradycja? To zbiór wielu pouczeń i wyjaśnień, które przez wiele pokoleń wskazywali najwybitniejsi żydowscy nauczyciele. Ostatecznie utworzono zestaw 613 przykazań, które należało zachowywać. Tradycja opisywała szczegółowo sposób postępowania pobożnego Izraelity w codziennych, życiowych sytuacjach. Taka postawa faktycznie prowadziła do formalizmu i spychała na drugi plan życie duchowe. Jednak faryzeusze zdawali się tego nie dostrzegać. Czytając tekst na poziomie literalnym, ktoś powie: przecież to oczywiste, że przed jedzeniem należy myć ręce. Jednak nie chodziło o czystość związaną z higieną ani z życiem moralnym, lecz o czystość i nieczystość rytualną, które miały znaczenie religijne. Mówiły o zdolności lub niezdolności stawania przed Bogiem. Kto nie był czysty rytualnie, nie miał prawa wchodzić do świątyni, nie miał prawa składać ofiary. Uczeni w piśmie i faryzeusze to śmietanka narodu wybranego pod względem intelektualnym. Znali dobrze całe Pismo Święte. Byli przeświadczeni, że miłość wobec Pana Boga wyraża się przez to, że drobiazgowo zachowuje się wszystkie przepisy prawa. Ich miłość była konkretna, wierna, dokładna. Czuli ogromny opór i obrzydzenie wobec grzechu.
Z tego powodu odsuwali się od grzeszników, żeby niczym Boga nie obrazić. Tak więc ich postawa miała także szlachetną stronę. Jednak te ich dobre pragnienia z czasem gdzieś się pogubiły. Skończyło się na tym, że zaczęli odrzucać swoich braci i pogardzać nimi. Medytacjo. Bóg mówi do mnie. W dzisiejszej Ewangelii jesteś świadkiem napięcia, które rodzi się między Jezusem i faryzeuszami. Zderzają się ze sobą dwa różne sposoby myślenia, dwie różne mentalności. Jezus uczy cię, jak przyjmować słowo. Odwołuje się do duchowego sensu przykazań. Postawa faryzeuszy pokazuje, że surowa i powierzchowna religijność prowadzi do takiego samego traktowania innych, do osądzania ich i pogardzania nimi. Koniecznie trzeba podjąć wysiłek, by wciąż poszerzać własne horyzonty myślenia i uczyć się takiego spojrzenia na drugiego, jakie proponuje Jezus w Ewangelii. Mentalność faryzeuszy prowadzi do takiego patrzenia na siebie i na innych, w którym widzi się tylko te momenty, kiedy ktoś popełnił błąd. Także pytanie postawione Jezusowi akcentuje popełnianie błędu. Dlaczego twoi uczniowie nie szanują tradycji starszych? To był obowiązek każdego z nauczycieli, dopilnować, aby jego uczniowie przestrzegali tradycji. Jezus mówi, że problem leży gdzie indziej. Wiele przepisów tradycji, w obronie których stają faryzeusze, nie prowadzi do Boga, tylko donikąd. Nie ma żadnego znaczenia w relacji z Bogiem. Jakie ma znaczenie zachowanie obrzędów, gdy serce jest daleko? Oto całe nieporozumienie. To, co faryzeusze postrzegali jako cenny depozyt, wcale nie zbliżało ich do Boga. To lekarstwo, które nie leczy, ale pogłębia chorobę. Chodzi o chorobę rozdarcia człowieka na dwie części. Co innego w sercu, co innego na zewnątrz. A jak jest w twoim życiu? Zwróć uwagę, jak niebezpieczny może być perfekcjonizm. Rytualna czystość to jego najwcześniejsze źródło. Trzeba dobrze rozeznać, by nie pomylić solidnego wykonywania obowiązków z bezdusznym perfekcjonizmem. W Ewangelii najważniejszym punktem odniesienia jest więź z Bogiem. Oracjo. Ja mówię do Boga. Jezu, czytam o upartym przywiązaniu Żydów do tradycji. Jednocześnie dotykam moich schematów myślenia. Na początku Ewangelii Marka ty mówisz: zmieniajcie myślenie.
Zmiana myślenia dokonuje się chyba najwolniej i najtrudniej ze wszystkich. Tak trudno jest wyzbyć się starego myślenia, które wynieśliśmy z naszych domów, ze środowisk, w których wyrastaliśmy. Prawdziwe niebezpieczeństwo i nieczystość tkwi w tym, co noszę w sercu. Mądry czuwa nad swoim sercem, nad tym, co w nim się rodzi. Problem nie tkwi w tym, co na zewnątrz. Problem jest w tym, co w środku. Ty, Jezu, przesuwasz akcent. Grzech nie rodzi się, gdy ktoś zapomina o obmyciu rąk. Grzech rodzi się w sercu. Ty wyliczasz prawdziwe niebezpieczeństwa. Z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, rozpusta, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Dzień, moment, modlitwa, która zmieni moje schematy myślenia, może zadecydować o moim dalszym życiu. Pomóż mi podjąć decyzję i pokonać przeszkody. Kontemplacja. Bóg i ja jesteśmy ze sobą. Jezu, wiem, że mogę Cię odnaleźć w miejscu mojego codziennego życia. Gdziekolwiek jestem, zabieram ze sobą to, co noszę w sercu. Jeśli Ty jesteś w mym wnętrzu, zabieram Ciebie. Bardzo Cię proszę, bądź ze mną.